czerwiec w Gminnym Ośrodku Kultury Regionalnej w Kościelisku otworzył wernisaż malarstwa Izabeli Leśkiewicz zatytułowany Od realizmu do abstrakcji – muszle. Autorka prac ukończyła Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Łodzi na Wydziale Tkaniny Unikatowej. Związana była z teatrem Lalek Arlekin, zajmując się scenografią. W 2000 roku brała udział w konkursie na krótkometrażowy film Łódź 2000, za który otrzymała trzecią nagrodę. Muszle i fascynacja była za każdym razem morzem, kiedy byłam tam, kiedy mogłam zbierać muszle. I już wtedy pojawiła się ta fascynacja różnorodnością kształtów, faktur. I ten temat dosyć długo był i w snach, i w moim pomyśle. I w pewnym momencie stwierdziłam, że trzeba by pójść troszkę dalej i spróbować namalować to, co mi się wydawało takim marzeniem niespełnionym, bo nie zawsze można było dotrzeć i do tych muszli moich wymarzonych. I postanowiłam namalować cykl, który jest związany właśnie z tą tematyką. Postanowiłam też zacząć ten cykl od realizmu, czyli od tych prac, które pokazywały, jak piękne jest to, co dzieje się w morzu, czego my nie widzimy. Dane było mi raz wprawdzie tylko w życiu nurkować, ale byłam zachwycona. I przelałam częściowo chociaż, bo wiadomo, kto nurkuje, że wie, że to jest przepiękny świat, jak wygląda wnętrze tam, co się dzieje w morzu. Natomiast przepiękne były też te muszle, które były wyrzucane i one były takie zapomniane. Nikt nie pamiętał o tym, że to jest właśnie to, co jest w środku. I w związku z tym postanowiłam pokazać od realizmu, jak się rozwija to, co jest w wodzie i potem jak kolejno, co można zrobić z tymi muszlami, jak one mogą być przetworzone. To już moje artystyczne wyobrażenie tych muszli. Jak można bawić się kolorem, jak można bawić się techniką po to, żeby ukazać to ich piękno. Czyli w pewnym momencie już przestało mnie interesować wygląd, bo my wiemy, jak te muszle wyglądają. Natomiast chciałam pokazać, że właśnie to jest zabawa. Zabawa kolorem, zabawa kształtą, zabawa fakturą, bo niektóre są grubo malowane, niektóre są malowane zupełnie inną techniką, taką laserunkową. I muszle, jakie są, każdy z nas widzi. Natomiast co i jak można przetworzyć i przejść do abstrakcji, czyli z tych muszli, to pokazują właśnie dalsze te prace, kiedy są zniekształcenia tych właśnie muszli, które są tematem tej wystawy. Wystawę prac Izabeli Leśkiewicz można będzie oglądać do 13 lipca bieżącego roku od poniedziałku do piątku w sali wystawowej Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej w Kościelisku.